Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Rozczarowanie i niezadowolenie. Te dwa słowa po pierwszej inauguracyjnej wiosennej kolejce towarzyszyły zarówno Sząbierkom Bytom, jak i Podlesiance Katowice. Obie drużyny zatem do dzisiejszego meczu przystępują mocno podrażnione, z chęcią zwycięstwa, a na dzisiejsze spotkanie 17 kolejki pierwszej grupy czwartej ligi zaprasza Państwa bardzo serdecznie Kamil Drzeniak. Z numerem pierwszym zagra Adrian Dorosławski, szóstka to Hubert Tylec, 9 Giorgi Culeskiri, 10 to Kamil Moric, kapitan gospodarzy, 14 Bartosz Kowalczyk, 16 Radosław Dzierbicki, 17 to Łukasz Łebko, 19 Michał Wiśniewski, 24 Marcin Grolik, 31 Dominik Mazur i 77 Igor Stasiński. A jeżeli chodzi o naszą drużynę, czyli Podlesiankę Katowice, z numerem pierwszym dzisiejszy solenizant obchodzący urodziny Artur Domanek, 4 Maciej Stachoń, 5 Mateusz Wacławski, 7 Bartosz Nowotnik, 8 Łukasz Grzeszczyk, 13 to Sebastian Kopeć, 18 Łukasz Winiarczyk, 21 Mariusz Kurosz, 23 Marcin Rosiński, kapitan Podlesianki, 24 Przemysław Rzemła i 30 Jacek Jarnot. Głośny doping kibiców z Sołtysi 25. No zobaczymy, czy poniesie podopiecznych Dawida Bremera. My rozpoczęliśmy już pierwszą połowę, no i piłka od razu posłana na lewą stronę boiska. Jest tam Bartosz Nowotnik. Otrzymuje się nieco dłużej przy piłce Podlesianka. Teraz Rzemła ładnie wypatrzył Kurosza. Kurosz ładnie do Jarnota. Jarnot strzela. No i pierwsza okazja Podlesianki. Broni to jednak bez najmniejszych problemów Adrian Dorosławski. Na własnej połowie tylko Artur Tomanek. W okolicach środkowego koła Przemysław Rzemła. Grzeszczyk dośrodkowuje. To jest dobra piłka. Jest uderzenie na bramkę Mateusza Wacławskiego. No i kolejny raz świetnie Dorosławski ratuje swój zespół przed utratą bramki. Ustawiony tam już Łukasz Grzeszczyk. Piłka dośrodkowana w pole karne. Jest strzał głową. Sebastian Kopeć. I 1-0 prowadzi Podlesianka Katowice w Bytomiu. No szybko to się tutaj rozpoczyna. Kopeć kompletnie nieobstawiony w polu karnym. Sząbierek. No i to goście, no od początku dominowali. To było widać. I póki co nie potrafią wymienić kilku podań, żeby zagrozić tutaj bramce Tomana. Teraz jednak niedokładnie goście. No i to jest szansa dla gospodarzy. Zobaczmy, bo jest uderzenie na bramkę Cielskiego. No i sami Państwo słyszeli. No oby to nie był jakiś motor napędowy, który pozwoli gospodarzom poszerzyć tutaj swoją szansę. Piłka na Morica, ale uprzedził go Kopeć. Rosiński teraz do Stachonia. Ładnie teraz pograli gracze z Podlesia. No i na lewej stronie dużo miejsca ma Maciej Stachoń. No nie jest dla niego to nominalna pozycja, ale zobaczymy, co wymyśli zawodnik Podlesianki. Jest okazja dla Bartosza Nowotnika, któremu zagrywał Jacek Jarnot. No ale piłka przeniesiona wysoko nad poprzeczką. Rożny dla Sząbierek. Piłka już posłana w pole karne. Dobre to było dośrodkowanie, no ale tam najwyżej skacze. Dobrze dysponowany dzisiaj Sebastian Kopeć. Świetnie spisał się pod drugą bramką, no ale też kapitalnie wywiązuje się ze swoich zadań defensywnych. A teraz ponownie piłka na Kopcia, którego no dzisiaj futbolówka nie chce minąć. A teraz Kurosz, świetna piłka do Rosińskiego. Marcin Rosiński będzie miał znakomitą okazję. Zobaczmy. Gol! 2-0 prowadzi Podlesianka Katowice. Nie ma mowy o spalonym, co zaraz zresztą Państwo zobaczą na powtórce. Aż zabrakło mi tutaj głosu w tej sytuacji. No świetna to była akcja Podlesianki. Oglądamy powtórkę. Spójrzmy jeszcze raz. Mariusz Kurosz, no nie ma mowy o spalonym. Marcin Rosiński wychodzi tutaj z własnej połowy na bramkę Sząbierek. Świetna decyzja sędziego, który puścił grę, nie spanikował. I w 38 minucie Podlesianka prowadzi 2-0 po bramce Marcina Rosińskiego. No kapitalne te pierwsze 38 minut, bo nie powiem 45, nie wiem co się jeszcze tutaj wydarzy w końcówce tej pierwszej połowy, no ale naprawdę mogą być zadowoleni z postawy swojej drużyny goście. Rozpoczęliśmy drugą połowę.
Sząbierki, Podlesianka. Zerwał się tutaj mocny wiatr, przewróciły się nasze zamrękowe statywy. Ale niezawodny Grzegorz Matla już reaguje, a zobaczymy jak zareaguje Podlesianka w tej drugiej połowie, bo jest w polu karnym. Sząbierek, Grosiński strzela, broni to jednak świetnie Adrian Dorosławski. Grzeszczyk. Gra już wznowiona. Wacławski, świetne teraz wyjście w powietrze, wyłuskana piłka, teraz Grzeszczyk bardzo łatwo sobie poradził, próba przelobowania Dorosławskiego. No ciekawa próba gracza LGKS-u, no ale bramkarz z Bytomia nie musiał jednak interweniować. Grolik. Piłka w pole karne, jest ponownie Culeskiri, no ale niedokładnie zagrali teraz gospodarze, no sytuacja... 3-3 można powiedzieć, bo dwójka graczy gospodarza nie nadążała za tą akcją. Jeszcze jest Mariusz Kurosz. Mariusz Kurosz, uderzenie na bramkę. Broni to jednak bez problemu Dorosławski, no ale ciekawa próba gości na podwyższenie tutaj prowadzenia w Bytomiu. Póki co jednak Dawid Bremer nie zdecydował się na żadną zmianę. A teraz zobaczmy, bo może być niebezpiecznie, jest Giorgi Culeskiri, strzela i fantastycznie broni Artur Tomanek. No, łatwo doszedł teraz do sytuacji gracz z Bytomia. Niedobra interwencja Mateusza Wacławskiego, który zostawił swojego rywala, ten wyszedł w sytuacji bardzo dobrej dla swojej drużyny. A teraz piłka wybita, jest Mariusz Kurosze, nie zdążył jednak do futbolówki. Dośrodkowanie w pole karne. Będzie niebezpiecznie, strzał głową broni. To jednak bez problemu Artur Tomanek. No chyba nieco wystraszył się zawodnik Sząbierek, a konkretnie Kamil Moritz. Przy piłce ustawiony Kamil Moritz. Strzał na bramkę Tomanka i kibice tutaj aż krzyknęli z radości, widząc piłkę w bramce. No z dużą ulgą mogą odetchnąć zarówno piłkarze, zarówno sztab, jak i kibice Podlesianki, bo to była świetna próba. Łukasz Grzeszczyk, dośrodkowanie w pole karne, jest okazja znakomita dla Podlesianki. Nie udało się tego jednak zamknąć. Dzisiejszy solenizant obchodzący urodziny jednak w dalszym ciągu z zerem z tyłu, a teraz Łukasz Grzeszczyk, dośrodkowanie w pole karne, jest tam kopec Sebastian i po raz drugi wpisuje się na listę strzelców gracz LGKS-u. 3-0 prowadzi Podlesianka Katowice. No fantastycznie dzisiaj odnajduje się w polu karnym rywali Sebastian Kopeć. Nie mogą kompletnie poradzić sobie z nim gracze Sząbierek. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę tej sytuacji. Łukasz Grzeszczyk dośrodkowuje przy środkowej linii boiska, ustawiony już Jakub Roy, który czeka na to, by móc wejść na boisko. Zobaczymy, kogo zastąpi. Ale teraz spójrzmy, bo ruszają gospodarze. Piłka na lewej stronie boiska. Sząbierki już w polu karnym, jest bramka. Jest bramka, która da tutaj nadzieję gospodarzom na złapanie jeszcze kontaktu z Podlesianką. 1-3. Ożywili się miejscowi kibice, jak Państwo doskonale słyszą. A my mamy okazję do powtórki tej sytuacji. Ładnie rozegrana akcja. Piłka przeniesiona na lewą stronę boiska. Minięty Maciej Stachoń. Mariusz Kurosz na lewej stronie boiska. Łukasz Grzeszczyk. Grzeszczyk cały czas przy piłce, jest Paszek do Grzeszczyka, Łukasz Grzeszczyk, no zbyt długo zwlekał Grzeszczyk, chociaż przepraszam, jest gol, Łukasz Grzeszczyk, 4-1 prowadzi Podlesianka Katowice, no z dużym spokojem wykończył tą akcję zawodnik LGKS-u, no wydawało mi się, że zbyt długo przeciąga oddanie strzału, ale zwracam honor, widać, że tutaj to stary ligowy wyjadacz. Dzierbicki, dośrodkowanie w pole karne, ale dobra interwencja Rennera. Jest Jacek Jarnot.
Jarnot świetnie teraz tutaj wypatrzył Rosińskiego. No może być znakomita okazja dla Podlesianki. Jest na prawej stronie Łukasz Grzeszczyk, Daniel Paszek, Paszek do Grzeszczyka. Łukasz Grzeszczyk strzela, ale nie trafia, światło bramki. I od bramki rozpocznie za moment Dorosławski. Piłka na tylce, ale doskonała interwencja Macieja Stachonia. Grzeszczyk ma teraz sporo miejsca w środkowej strefie boiska. Pokazuje się Mariusz Kurosz. Właśnie do niego piłka. Mariusz Kurosz! Mariusz Kurosz! I doskonale broni Dorosławski. Świetna okazja pomocnika LGKS-u. No przed znakomitą okazją stanął tutaj Mariusz Kurosz, żeby strzelić swoją debiutancką bramkę w oficjalnym spotkaniu Podlesianki, ale znakomita interwencja Adriana Dorosławskiego. Sząbielki Bytom, Podlesianka Katowice 1-4. Wynik, który daje Podlesiance niezwykle cenne 3 punkty. A za dzisiaj już bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że byliście z nami za transmisję. Mamy nadzieję, że przebiegała ona bez większych problemów. A za uwagę dziękuję już Państwu dzisiaj Paweł Gołaś, Grzegorz Matla, który pracował na Murawie, a także moja skromna osoba, czyli Kamil Drzenie, który komentował dla Państwa dzisiaj to spotkanie. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.